Dzień dobry, kochani, witam z wami się serdecznie. Tutaj Orcia, wy jesteście na moim kanale. Ja w tej chwili wstałam z łóżka, jest godzina 11. To nie jest standardowe i typowe zachowanie dla mnie. Wstałam wcześniej, wstałam o godzinie 6, pokręciłam się, wzięłam prysznic szybki, położyłam się, przebrałam się już z piżamy w normalne ciuchy, no położyłam się i odleciałam. A to za sprawą tego, że zostałam sama, rodzice wyjechali. Trochę pobędę sobie sama, ewentualnie z mężem, bo mąż już wraca, nie wiadomo na jak długo, podobno na bardzo długo, więc bardzo się cieszę. No dobra, to chyba muszę trochę jabłkę ogarnąć po tym przespanku i zabieram was na śniadanie. Idziemy! Na śniadanie jajka sadzone z duszonymi pomidorami z cukinią i grzanki. Słuchajcie, moi drodzy, mam 3 dni na przeczytanie 5 książek i to w formacie PDF. O, zgrozo. Niby nie dużo, ale dużo, męcząco ze względu na to, że może dwie nie są zupełnie moją dziedziną i nie są moją ulubioną formą literacką, więc będzie grubo. Prawie tak jak ja. Jutro mam spotkanie z psychodietetykiem, dietetykiem i trenerem personalnym. Nie jest to łatwe, bo jest to pierwsze spotkanie. Moja pani dietetyk, która mnie prowadziła do tej pory, przepadła. Bardzo żałuję, bo fajnie mi się z nią współpracowało. Czułam od niej bardzo dużo ciepła, empatii i takiego wsparcia w tym wszystkim i niedopychania pewnych rzeczy kolanem. Natomiast wiem, że sama sobie absolutnie nie poradzę i potrzebuję kogoś, kto będzie moim wsparciem, kogoś, kto będzie mnie może nie tyle motywował, co wprowadzał na odpowiednie tory i kogoś, kto będzie czuwał nade mną w tym wszystkim. Jest to niezmiernie stresujące, okropnie. Opowiadałam mojej terapeutce o moich doświadczeniach i moich odczuciach związanych z tym spotkaniem. No to wyjaśniła mi, skąd te odczucia i skąd ten lęk, strach. Wczoraj nad tym pracowałyśmy, dlatego się czułam tak, jak się czułam, czyli jak rozjechana kupa, rzadka. Ja nie będę ukrywała, że terapia jest super przyjemna i łatwa. To jest bardzo trudny, bolesny i męczący proces. Jest to długi proces, aczkolwiek wiem, że bardzo mi potrzebny. Tutaj też dajecie mi znać, że terapia nie zawsze pomaga. Nie wiem. Wydaje mi się, że to jest kwestia dobrania odpowiedniej terapii lub odpowiedniej osoby, która prowadzi tę terapię. Ze względu na to, że ja mogę powiedzieć wprost, że to, co do tej pory robiłam, jest diametralnie czym innym niż terapia, którą w tej chwili odbywam. Masło maślane wyszło mi. Jak wiecie, ja chodziłam na terapię dosyć długo i to przed tym powrotem na nią, comebackiem. I z wcześniejszą terapeutką nasze spotkania wyglądały zupełnie inaczej. Nie były tak męczące i nie były tak obciążające, jak są z tą panią. Więc chyba ile terapeutów, ile metod i sposobów na terapię, tyle możliwości tego, czy trafimy na odpowiednią osobę pracującą w odpowiednim nurcie. Ja mam do was prośbę, nie zniechęcajcie się. Jeżeli wam za pierwszym, drugim razem nie podeszła terapeutka lub sposób prowadzenia terapii lub czujecie, że jest bezskuteczna, poszukajcie kogoś innego, bo to wcale nie oznacza, że terapia nie pomaga. Tylko to oznacza, że jesteście u nieodpowiedniej osoby. Tak mi się wydaje. Ciekawa jestem, jak specjalista spojrzałby na takie stwierdzenie, że terapia może nie pomagać. Nie wiem. Aż zapytam moją panią terapeutkę w czwartek, czy jest to możliwe, żeby dobrze dobrana terapia nie pomagała i była nieefektywna. Ja nie wiem. Nie wiem. Na tyle nie jestem wdrożona w temat. Chętnie się dowiem. Aczkolwiek ja uważam, że
Czuję się mocniej, czuję się stabilniej. Co mogę jeszcze powiedzieć? Czuję, że dobrze inwestuję pieniążki, ponieważ nie są to małe kwoty co tydzień. Niestety, ja się co tydzień z moją panią spotykam i uważam, że to jest w tej chwili optymalny czas, ponieważ po pierwsze mam taki moment na przerobienie pewnych rzeczy, które zachodzą zaraz po terapii. A po drugie, ekonomicznie też jestem w stanie miesięcznie to podnieść, podźwignąć może tak. Więc tak, ja jestem zadowolona z tego i uważam, że to jest dobra droga. I będę ją kontynuować. No dobrze, tutaj stawiam kropkę, trochę czasu minęło, jest godzina 15, więc warto pomyśleć o obiedzie. Szukam inspiracji, ale pomyślałam, że zrobię naleśniki z mięsem, z cukinią, z papryką, z pomidorami, zapiekane pod serem. Myślę, że to będzie coś fajnego. Usmażę ich trochę więcej, będę miała na jutro. Na śniadanie na przykład z serem białym albo z jajkiem sadzonym. Nie wiem, czy jedliście kiedyś takie. Ojojoj. Dobra, o tym, że się boję spotkania jutro z nowym dietetykiem i trenerem, trochę wiecie, więc trzymajcie kciuki jutro za mnie, jutro, czyli w sobotę, bo ja nie wiem, jak to się skończy, czy ja będę w stanie chociażby jedno słowo powiedzieć i powiedzieć, poza dzień dobry oczywiście, jak się pan ma? Mam na imię Basia. Mam zaburzenie odżywiania. Mam depresję. Mam nerwicę lękową i wiele, wiele innych. Tak, podczas terapii dowiedziałam się, że możemy w moim przypadku mówić również o syndromie stresu pourazowego i to nie tylko związanego z wydarzeniami ostatnich 2 lat, ale również tym, co przeszłam w dzieciństwie. No ale dobra. Jestem dorosłym człowiekiem i muszę się z tym mierzyć. Jestem w dobrych rękach i wierzę, że sobie z tym poradzę. Tu stawiam kropkę, idę do kuchni. Nie wiem, dajcie mi znać, czy wy lubicie, jak wam pokazuję, jak robię jedzenie, czy lubicie, jak pokazuję takie najprostsze przepisy, które są oczywiste. No, po co tłumaczyć, jak się robi naleśniki? Tego jest raz, że multum sieci, a dwa, że na pewno większość z was wie. I tak się zastanawiam, czy pokazywać to, czy nie pokazywać. A będę wdzięczna za wskazówki, czy jest to mile widziane, czy jest to po prostu taka odczuwane przez Was jako zapcha i dziura w filmach. Dobra, a tymczasem idę do kuchni, tym razem Wam pokażę, co będę pichciła i jak będę pichciła. I mam nadzieję, że udowodnię Wam, że z tym naleśnikiem, tak jak z pierwszym mężem, może się okazać, że jest udany i najlepszy na świecie. Bo mi się pierwszy naleśnik nie psuje nigdy. Właśnie uświadomiłam sobie, że za chwilkę powinny być zakupy z Barbory, więc poczekam z naleśnikami. Będą prawdopodobnie dzięki temu wege, bo będę miała na bogato warzyw, tych, które lubię. I zaćma na umyśle. No i przyjadą ręczniki papierowe. O, a tego mi brakuje do wytarcia kuchni, bo ją przed chwilą myłam. Oczywiście mogłaby sama wyschnąć, ale będą smugi. I tak, nie przeszkadza mi absolutnie, że będzie miało smugi, natomiast skoro będę kręciła, to fajnie by było zadbać o względy estetyczne. Ja wiem, część z Was jest estetami i żegnacie się na wszystkie dostępne sposoby, gdy widzicie ten mój burdel w kuchni. Ja rozumiem Wasze zbulwersowanie, szanuję, oczywiście, pragnę Was uspokoić, da się z tym żyć. Salmonelli nie mamy, mamy się dobrze. Sanepid nas jeszcze nie ukarał, więc luz, bluz i orzeszki. I jeszcze jedno, strasznie popropsujecie ten kolor włosów, a mi się tak bardzo chce do blondu. Zaraz Wam pokażę zdjęcie chyba z 2018 roku, a może wcześniej, później? Chyba później chwilę, gdy wróciłam do blondu i jak ładnie było. Bardzo ładnie było. Sami zobaczcie. No i takiego koloru mi się chce. Tylko teraz tak analizuję. Kurde, za dużo analizuję, za dużo się zastanawiam. A moja pani terapeutka stwierdziła, że minęłam się z powołaniem, powinnam zostać analitykiem.
No, trochę tak, trochę nie. Wiecie, po co szajby jeszcze dokarmiać i jeszcze ją mocniej pielesić, więc tak sobie analizuję i tak sobie myślę w tej chwili, że może wcale ja za kolorem nie tęsknię, tylko za tymi czasami, które były dla mnie łatwiejsze niż są teraz, więc do czego ja tęsknię? Do koloru włosów czy do tamtego stanu rzeczy i rzeczywistości? Nie wiem. Do przemyślenia. To co? Robimy haul zakupowy. Haul zakupowy z Barbory zaraz przed Wami, moi drodzy. No to, moi drodzy, lecimy. Za wszystko zapłaciłam 130 zł. Ręczniki. Tortilla. I to nie byle jaka. Królewska. Moi drodzy. Będzie do warzyw. Jogurty naturalne z Krasnego Stawu, bardzo lubię i polecam. Naturalny Bioeluch i grecki z przypadkowej firmy Siedlce. No i super. Od razu wrzucę je do lodówki i zaraz będziemy mówić dalej. Będę miała więcej przestrzeni na stole. Lecimy dalej. Ziemniaki. Tym razem teoretycznie obiadowe białe. Mam nadzieję, że pani mama będzie dumna, jeżeli zobaczy to na vlogu. Są, mamo, białe ziemniaki na Barborze. Są. Typ kulinarny B. Co to oznacza? Nie wiem, ale sprawdzę i później wam powiem. Kalafior mrożony. Chrupiący. Ciekawa jestem, jakim cudem. Boziu, ale ja ślepa jestem. No dobra, nieważne. Zauważyłam tam B zamiast R na samym końcu, ale no i dlatego taka przerwa i zawias. Dobra, kalafior chrupiący mrożony, zupa grzybowa, to idzie do zamrażalnika. Rukola, jajka z wolnego wybiegu, L-ki duże, marchewka, kilogram pomidorów, papryka, marchewkę mówiłam, chleb tostowy. Niby pełnoziarniste, ale trzeba brać poprawkę na to, że te chleby pełnoziarniste, tostowe, to tak naprawdę one tylko pełnoziarniste są na papierze. Oczywiście mają domieszkę mąki pełnoziarnistej. Niemniej jest to bardzo znikoma ilość, a zresztą zaraz Wam pokażę skład. Chociaż tu i tak nie jest tak źle. W miarę, w miarę. Z mąką jeszcze raz, no czemu ja się nie mogę wypowiedzieć? Tost pszenny z mąką pełnoziarnistą Graham. Tutaj mamy, co ciekawe, na pierwszym miejscu mąkę Graham, dopiero później mąkę pszenną. Więc niechaj będzie. Tak, o marchewce już mówiłam. Dwa bakłażany. Pietruszka, cebula, to jest cukinia. Por, ogórki, seler. Dymka, szczypior, pieczarki, pomidorki sherry, sól i chleb razowy. Tadam, to już tyle. Wszystko. Finito, koniec, kaput. 130 zł i dużo, i niedużo. Oczywiście, że dużo. Pani mama zabrała mi na wieś moje kosze, w których trzymam na ogół na balkonie warzywa, więc muszę coś innego wymyślić i pomyślałam, że fajnie się sprawdzą te torby z Barbory, które przyszły. Wyjmę warzywa z plastiku, bo wydaje mi się to takie bardziej zasadne. Powkładam w papierowe torby, pójdą na balkon, jeszcze jest chłodno, więc spokojnie, fajnie się przetrzymają. Mamo, oddaj moje kosze. Poproszę. No i ciasto przygotowane. Dwa jajka. Szklanka mleka, 50 wody gazowanej, 3 spore łyżki mąki pszennej zwykłej i dwie duże garście szpinaku zblendowanego. Będą zielone naleśniczki. No i czosnek, ząbek czosnku i sól. Podobno dobrze odstawić takie ciasto naleśnikowe na pół godziny, żeby puściło gluten i wtedy lepiej się smaży, więc
Jeszcze nie ma oleju, trzeba dodać oleju. Dobra, dodam oleju i zostawię je na pół godziny. Oleju łyżka. Ostatni się smaży i wyjdzie ich raz, dwa, trzy. Ajajaj, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Akurat trzy na kolację. To no na, nie, na obiad, jeszcze obiadu nie jadłam. I trzy jutro na śniadanie. Moi drodzy, przed chwilą rozmawiałam z mamą. Radośnie dzwoni. Słuchaj, słuchaj, a wiesz co ja sobie wykupiłam? Tak strzelę coś takiego głupiego. Abonament na jajka. Skąd wiesz, mówiłam ci? No i śmieszki, hiszki, ale mama stwierdziła, że wykupiła abonament na jajka. Dostanie 10 jajek tygodniowo od naszej sąsiadki. Dostanie, no w sensie będzie mogła kupić. Więc będzie miała jajka od wesołych, szczęśliwych i imiennych kurek. Zarówno Maja, jak i moja Karolina mają kurki, mają szczęśliwe kurki. Chyba Karolina ma kury. Karolina, masz kury, czy nie masz? Ja wiem, że to oglądasz. Wszystko wiem. Naleśniki chwilę przed zwinięciem. Myślę, że całkiem fajny posiłek z tego wyszedł. Czy w 100% zbilansowany? Nie, na pewno nie. Zdrowy? Myślę, że całkiem spoko. Czy jem tak na co dzień? Absolutnie nie. No więc cieszmy się chwilą, cieszmy się tym, że wyszło mi coś fajnego, że chciało mi się zrobić i zaraz Wam powiem, jak smakowały, tylko pozwijam i spróbuję. Po zwinięciu kawał naleśników. Zostały cztery, będą na jutro. Jest 18, więc będzie to moja raczej kolacja. Obiad mi gdzieś uciekł. Kochani, ja dzisiejszego vloga już kończę, a jutro zmierzymy się z tym dziadem. Trzeba powiedzieć mu papa. Cześć!